Dziękuję bardzo. Chciałam bardzo podziękować pani profesor Mielipowicz i panu doktorowi Grzegorzowi Sipice za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. To dla mnie ogromny zaszczyt, że wraz z doktorem Agnieszką Iskoszyn możemy przedstawić efekt naszej pracy, którą późną wiosną i latem tego roku wykonaliśmy. Chciałam powiedzieć, że prace nad ekspertyzą zostały zapoczątkowane jeszcze za życia pani profesor Teresy Kurzyńskiej. Jej śmierć przerwała i pracę, i jej przede wszystkim udział w opracowaniu tej ekspertyzy. Niemniej jej poglądy w zdecydowany sposób wpłynęły na ostateczny jej kształt i staraliśmy się jej myśl, którą zdecydowanie w zespole podzielaliśmy, jakoś w tej ekspertyzie ukazać. Choć muszę też zaznaczyć, że zaprezentowane diagnozy i postulowane rozwiązania w tej ekspertyzie są naszego autorstwa i wyłącznie my ponosimy za nie ostatecznie odpowiedzialność. Ekspertyza została przygotowana w zespole, który tutaj jest utrzymany, czyli pan dr Grzegorz Sipika, dr Agnieszka Iskoszyn, dr profesor Paweł Węgielski i ja. Ekspertyza została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i jej przedmiotem było przedstawienie rozwiązań, które mogłyby stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania. Uznaliśmy, że w przedmiocie ekspertyzy powinny znaleźć się takie zagadnienia, jak przede wszystkim określenie zakresu przedmiotowego ustawy, zakresu podmiotowego, dostępu do informacji publicznej, ponownego jej wykorzystania, wzajemnych relacji między tymi pojęciami. Uznaliśmy, że w tych rozwiązaniach powinno znaleźć się także rozwiązanie dotyczące regulacji organu zajmującego się dostępem do informacji publicznej. Kwestia ograniczeń dostępu do informacji, która w kompleksowy i koherentny sposób powinna być w nowej ustawie określona, a także dostęp do informacji dotyczących postępowań sądowych i dokumentów znajdujących się w aktach spraw sądowych, co dotychczasowa regulacja w ogóle pomija, oraz pewne odświeżenie zmiany w regulacji dotyczącej trybów udostępniania informacji publicznej. Przyjęliśmy następujące tezy. Po pierwsze, uznaliśmy, że istnieje potrzeba uchwalenia nowej ustawy zastępującej dotychczasową ustawę o dostępie do informacji publicznej. Uznaliśmy bowiem, że tyle problemów jest w związku z jej stosowaniem, które także dzisiaj podczas dyskusji w pierwszej części naszej konferencji się ujawniły, że warto tę regulację zastąpić nową. Ponadto zakres proponowanych zmian był na tyle duży, antycypując troszkę dalszą część wystąpienia, że istnieje potrzeba uchwalenia po prostu nowej, kompleksowej regulacji dotyczącej tego zagadnienia. Uznaliśmy także, że powinniśmy na nowo zdefiniować pojęcie informacji publicznej, i ta definicja powinna być w tej nowej regulacji zawarta. Powinno znaleźć się także zupełnie nowe podejście do regulacji dotyczącej ograniczeń dostępu do informacji publicznej, oparte, o czym już wspominał dr Grzegorz Sipika, na dwóch testach, teście szkody i teście ważenia interesów, o czym za chwilę nieco powiem. Uznaliśmy także, że ta nowa regulacja dostępu do informacji publicznej nie powinna dotyczyć ponownego wykorzystania informacji publicznej. Uważamy, że ta regulacja, te zagadnienia powinny zostać wyłączone do odrębnej ustawy, przede wszystkim z powodu objęcia tą regulacją w myśl dyrektyw europejskich, no także zasobów bibliotek, archiwów i muzeów, co naszym zdaniem z pojęciem informacji publicznej, w tym rozumieniu, jakim my staraliśmy się traktować, się nie mieści. Chcielibyśmy także, aby w tej nowej regulacji znalazło się ujednolicenie zasad i trybów dostępu do informacji o sprawie sądowych i dokumentów znajdujących się w aktach takich spraw sądowych. A także, to jest bezpośredni refleks, opracowany przez panią dr Agnieszkę Iskoszyn, myśli pani profesor Kurzyńskiej, uregulowanie, czy powstanie nowego organu właściwego w sprawach dostępu do informacji publicznej. Ponadto ujednolicenie zasad udostępnienia i przechowywania informacji publicznej i modyfikacja pewnych przepisów dotyczących udostępniania informacji na wniosek, to już może drobniejsza sprawa.
ja chciałam Państwu przedstawić właściwie tylko trzy wybrane zagadnienia z tej ekspertyzy. Ona jest dostępna na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Z tego co wiem, pan dr Zwiga obiecał także, że link prześle wszystkim uczestnikom, także będą się mogli Państwo zapoznać z tą ekspertyzą. Ona jest dość obszerna, liczy ponad 60 stron, więc z oczywistych powodów ograniczy się do przedstawienia pewnych wątków. Panie doktor, przyjął się taki podział, że ja postaram się zaprezentować Państwu takie węzłowe zagadnienia dotyczące zakresu przedmiotowego ustawy, ograniczeń w dostępie do informacji publicznej oraz to, co jest zupełną nowością tej ustawy, czyli zasady dostępu do informacji o sprawie sądowej i dokumentach znajdujących się w jej aktach. Więc zatem, jeśli chodzi o zakres przedmiotowy tej nowej regulacji, której powstanie zakładane, zaczęliśmy od oceny obecnego stanu prawnego. Z naszej analizy wynika, że obecna regulacja pojęcia informacji publicznej, zawarta w artykule 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, daleko odbiega od ideału, a przede wszystkim od pewnego modelu przyjętego przez ustrojodawcę w artykule 61 Konstytucji. Zgodnie z artykułem 61, każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje to uzyskiwanie informacji o działalności także organów samorządu i innych jednostek organizacyjnych, o ile wykonują zadania publiczne i gospodarują mieniem publicznym, czyli komunalnym lub skarbu państwa. Natomiast definicja zawarta w artykule 1 ustawy, powszechnie zresztą krytykowana w doktrynie od wielu lat, jako taka, która właściwie nic nie wyjaśnia, mówi, że no, każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną. Więc przyjęliśmy, że to nie jest właściwa definicja, nie jest to także właściwe określenie zakresu przedmiotowego nawet tej ustawy. Nie odpowiada to wymogom techniki prawodawczej, bo ani dokładnie, ani w sposób zrozumiały dla adresatów nie określa intencji prawodawcy co do zawartych norm w tej regulacji. Uznaliśmy zatem, że zgodnie z pewnym dorobkiem orzecznictwa i doktryny powinna w nowej ustawie znaleźć się definicja, a właściwie określenie zakresu przedmiotowego ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odwołanie się do dwóch kryteriów merytorycznych wynikających właśnie z artykułu 61 Konstytucji, to jest wykonywania zadania publicznego oraz gospodarowania mieniem publicznym. Ponadto postulujemy także umieszczenie dodatkowego kryterium informacji publicznej, mianowicie kryterium, które nazwaliśmy technicznym, to znaczy regulacje, w myśl której informacja, której udostępnienie miałoby być poddane reżimowi ustawy, powinna być utrwalona i znajdować się w posiadaniu podmiotu obowiązanego do jej udostępnienia. Zatem no tutaj Państwo widzą propozycję nowej regulacji zakresu przedmiotowego. To są te kryteria, czy nazwijmy je funkcjonalne, dotyczące wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym oraz utrwalenie na dowolnym nośniku, które też w jakiś sposób warunkuje możliwość udzielenia informacji. Zdajemy sobie sprawę z pewnego dodatku, jakim jest to nowe kryterium techniczne. Uważamy jednak, że jest ono konieczne, choćby z tego względu, żeby można było w ogóle zweryfikować, czy organ jest w posiadaniu jakiejś informacji, czy nie jest, czy w ogóle jest to możliwe, aby żądać jej udostępnienia. Proponujemy także, aby pewien problem związany z klauzulą kolizyjną, zawartą w artykule 1 ust. 2 dotychczasowej ustawy, został nieco zmniejszony. Przypomnę, że ta klauzula kolizyjna z artykułu 1 ust. 2 przewiduje pierwszeństwo regulacji szczególnej wobec ustawy o dostępie informacji publicznej i uważamy, że w obecnym kształcie ta klauzula w nadmierny sposób, o czym już nieco wspominał dr Zwiga, ogranicza realnie korzystanie z prawa dostępu do informacji publicznej. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że istnieje ogromna ilość szczególnych regulacji i trudno byłoby całkowicie z tej klauzuli kolizyjnej zdecydować. Dlatego zaproponowaliśmy, aby w następnych pracach studyjnych nad założeniami nowej ustawy dokonać przeglądu tych ustaw szczególnych, które w jakiś sposób modyfikują ogólne reguły dostępu do informacji.
No i spróbować ich ilość zmniejszyć i dostosować te regulacje szczególne do tej ustawy, jak chcielibyśmy, matki regulującej dostęp do informacji publicznych. Jeśli chodzi o ograniczenia dostępu do informacji publicznej, to zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to rzecz dość budząca sporo emocji, jak mieliśmy okazję się przekonać, ale także w orzecznictwie powodująca ogromne kontrowersje. I także wątpliwości w zakresie stosowania prawa. O tym już nieco mówił dr Sibiga, dlatego ja, i on jest też autorem w głównej mierze tej części ekspertyzy, dlatego ja pozwolę sobie ją tylko w jakiś sposób zarysować. Mianowicie obecnie, no zaczęło się oczywiście od analizy obecnego stanu prawnego. Otóż obecnie ograniczenia dostępu do informacji publicznej są zawarte w artykule 5 przede wszystkim, ale nie tylko, ustawy o dostępie, gdzie wskazano kategorię ograniczeń. Wymienia się tam 4 ograniczenia. Informacje niejawne, ustawowo chronione tajemnice, tajemnice przedsiębiorcy i prywatność osoby fizycznej. To jest tylko jednak pozornie zamknięty katalog. Dlatego, że przynajmniej 2 pierwsze kryteria, czy 2 pierwsze kategorie mają charakter formalny i odsyłają do ogromnej ilości regulacji prawnych, które w sposób no dość powiedziałabym mało koherentny z dostępem do informacji publicznej, zasadami tego dostępu, regulują kwestie tych ograniczeń. Zupełnie szczególne zasady oprócz tego zawarte są w artykule 5 ust. 3 i 4, które mówią o udostępnianiu informacji związanych z postępowaniem sądowym. Otóż tam jest mowa o zakazie ograniczenia tego dostępu, jeżeli w postępowaniach administracyjnych oraz na prawach lub cywilnych czy sądowych ze względu na, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub osób pełniących funkcje publiczne. Oprócz tego, pewnym ograniczeniem, choć w cudzysłowie używam tutaj tego słowa, jest konieczność przetworzenia informacji. Wtedy bowiem, jak wiemy, zgodnie z artykułem 3, musi zaistnieć przesłanka szczególnej istotności dla interesów publicznych. Należy sobie zadać zatem takie pytanie, czy ta regulacja, która jest zawarta w obecnej ustawie, w sposób należyty limituje i w sposób niezbyt restrykcyjny limituje dostęp do informacji publicznej i czy w ogóle adekwatne są te kryteria także w rozumieniu artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, czyli zasady proporcjonalności. No, proszę zwrócić uwagę, że właściwie te kryteria, przynajmniej pierwsze i drugie, nie, w sposób wyraźny, w żaden sposób nie odwołują się do żadnych wartości, które miały być chronione przez ograniczenie takiego dostępu, co jak wiemy, zgodnie z zasadą proporcjonalności jest konieczne. Ponadto nie pozwalają, a właściwie w związku z tym, nie pozwalają na wykonanie pewnych testów, no, czy dojdzie poprzez ujawnienie informacji, udostępnienie informacji należącej do tych kategorii jakiejś szkody, tak, w chronionych wartościach. I ponadto, czy mimo to, że szkoda powstałaby, nie doszłoby w ten sposób do nadmiernego zaakcentowania wagi tej wartości, którą w ten sposób chcemy ochronić. Postulujemy zatem, aby dotychczasowe ograniczenia nawiązywały do 2 testów, o których pan dr Zbigniew wspomniał, to znaczy testu szkody i testu ważenia interesów, które w prawie już państw europejskich czy europejskim funkcjonują. Proponujemy zatem, aby zmiany nastąpiły w taki sposób, żeby zmienić te przesłanki z formalnych na mieszane, to znaczy wprowadzić przesłanki formalne, to znaczy ochronę informacji niejawnych, co jest koniecznej, tajemnice chronione na podstawie odrębnych ustaw, dokonać także przeglądu tych ustaw, które regulują tajemnice prawem chronione i być może dokonać tam pewnych zmian albo zmniejszenia zakresu tych tajemnic i wskazać wartości przede wszystkim, pokazać w tym przeglądzie pewne wartości, jakie stoją u podstaw wprowadzenia tych ograniczeń, a także przesłanki materialne, to znaczy takie, które chronią interes publiczny oraz interesy prywatne. Przewidujemy także wprowadzenie, zajmując się sprawą z kontrowersyjności tego poglądu, ale wprowadzenie pewnej ochrony sfery wewnętrznej. Zgodnie z Konwencją Rady Europy w sprawie dostępu do dokumentów urzędowych przed niektórą w 2009 roku, no, może występować pewna, jak mówi konwencja, sfera do przemyśleń, wolna od wpływu czynników zewnętrznych,
która ograniczała się jednak do pewnych dokumentów przedstawiających rzeczywiste stanowiska osób sporządzających, no, które powinny mieć świadomość braku możliwości ujawnienia tych opinii. Ponadto no, dyskusja wewnętrzna powinna też mieć taki swobodny charakter, tak aby można było używać pewnych argumentów, niekoniecznie zajmować stanowiska, niekoniecznie podlegać opinii, przynajmniej w toku podejmowania decyzji. No i w związku z tym interesu także zewnętrznego, zdając sobie sprawę z tego, że mogą ulec osłabieniu po prostu stanowiska organów władzy publicznej, choćby w postępowaniach sądowych, jeżeli wcześniej ujawniono pewne informacje, czy pewne warianty rozstrzygnięcia, jakie w ogóle brano pod uwagę przy zajęciu określonego stanowiska. Zatem proponujemy wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń. Chcielibyśmy także, aby sama konstrukcja przetworzenia informacji, o której wspomniałam, jak też mówię, przesłance ograniczenia informacji, no, była lepiej, może być uregulowana w nowej ustawie. Chcielibyśmy, aby znalazła się ta definicja przetworzenia informacji publicznej, uwzględniająca trzy elementy. Co to jest przetworzenie informacji? Po pierwsze, w wyniku przetworzenia musi powstać informacja jakościowo nowa, której wcześniej nie było, już. Powstała informacja musi być przygotowana na konkretny wniosek, a jej wytworzenie musi się wiązać ze znacznym nakładem pracy lub innym nakładem, tym finansowym. I wtedy takie rozumienie przetworzenia informacji uzasadnia przesłankę szczególnego interesu, który umożliwia wówczas udostępnienie informacji. Ponieważ jestem już dość mocno szykanowana przez następnych mówców, pozwolę sobie skończyć w tym miejscu, pozostawiając Państwa w niewiedzy co do regulacji dotyczącej do postępowań sądowych, informacji z postępowań sądowych, ale zachęcam do lektury. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te szykany, to były to tylko, są to tylko pogłoski, proszę Państwa. Rzeczywiście czasu jest bardzo mało, jest nam bardzo trudno przedstawić dorobek naszej dość długiej pracy. Jeżeli w ramach prac nad ekspertyzą czas też nie był naszym sprzymierzeńcem i było go ciągle mało, to także tutaj w tym przypadku również na przedstawienie tego, co przygotowaliśmy, przemyśleliśmy, jest tego czasu mało. Tak jak koleżanka powiedziała, zachęcam do lektury ekspertyzy. W naszej ocenie jest to chyba takie pierwsze kompleksowe opracowanie proponowanych zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. I teraz ja w ramach naszego podziału przynajmniej będę starała się omówić trzy kwestie. Prawo do informacji, a prawo do ponownego wykorzystania, organ do spraw dostępu do informacji i tryby udostępniania informacji. Jeżeli chodzi o organ, przepraszam, najpierw o dostęp do informacji, a prawo do ponownego wykorzystania. Nasza diagnoza taka podstawowa wiązała się z tym, że przyjęliśmy, że obecnie jest bardzo trudno w praktyce stosowania prawa rozróżnić prawo dostępu do informacji, a prawo do ponownego wykorzystania, jeżeli chodzi o praktykę. Drugi problem, z którym się zetknęliśmy, to kwestia związana z nową dyrektywą zmieniającą dotyczącą ponownego wykorzystania. Dyrektywa ta, o czym już koleżanka wspominała, rozszerzyła zakres ponownego wykorzystania na archiwa, biblioteki, archiwa i muzea. Tu będzie może nasza koncepcja będzie lepiej widoczna na tym slajdzie. Do tej pory zakres przedmiotowy prawa do informacji i prawa do ponownego wykorzystania jest wyznaczany przez pojęcie informacji publicznej. Jeżeli swoim zakresem ponowne wykorzystanie obejmie biblioteki, archiwa i muzea, to będą takie biblioteki, archiwy, będzie takie
będzie pewien zasób, nie będący informacją publiczną, a będący w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów. Nasza propozycja zmierza do uchwalenia nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W ramach tej ustawy proponujemy, by jakby podzielić takie prawo do ponownego wykorzystania, które odnosi się do informacji publicznej, i w tym zakresie nowa ustawa obejmowałaby wyłącznie, regulowała zasady, ustalenie zasad ponownego wykorzystania, czyli uzyskanie informacji publicznej odbywałoby się na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a te regulacje tej ustawy by uzupełniane byłyby właśnie postanowienia nowej ustawy, gdzie władza publiczna określałaby zasady ponownego wykorzystania tej informacji i jakby drugiego trybu w tej ustawie uregulowanego, dotyczącego zasobu nazwanego przez nas zasobem BAM, czyli bibliotek, archiwów i muzeów, w tym zakresie, w jakim informacje dotyczące dóbr kultury przede wszystkim, chodzi tutaj o zasób kultury, które nie stanowią informacji publicznej, i w tym zakresie ustawa ta regulowałaby zasady dostępu do zasobu BAM i zasady ustalenie władzy publicznej dotyczące ponownego jej wykorzystania. Taka koncepcja była wynikiem rozważań. Nie można było, po implementacji dyrektywy ponowne wykorzystanie nie będzie odnosić się wyłącznie do informacji publicznej. W związku z tym ustaliliśmy, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, po pierwsze, ustawa nie mogłaby się, jeżeli w jednym akcie prawnym byłby dostęp i ponowne wykorzystanie, nie mogłaby się to ustawa o dostępie do informacji publicznej. Musiałaby się ona już nazywać inaczej. I pewne uniknięcie pewnych kwestii związanych z właśnie brakiem harmonii, trudnością stosowania prawa, pewnym brakiem ładu terminologicznego skłonił nas do takiej propozycji. Jeżeli chodzi o drugi problem, kwestię organu do spraw dostępu do informacji publicznej. Dla nas była to kwestia kluczowa i tak naprawdę ekspertyza ta w dużym stopniu, jeżeli jakiś jest jej filar, to tym filarem proponowanych przez nas rozwiązań jest właśnie organ do spraw dostępu do informacji publicznej. Jeżeli chodzi o problemy, które widzieliśmy, to przede wszystkim brak organu, brak podmiotu publicznego, który zajmowałby się realizacją, ujednoliceniem standardów dotyczących prawa do informacji, ale także organu promującego kulturę jawności. W związku z tym nasza propozycja to powołanie nowego organu. Organ ten byłby organem wyspecjalizowanym w sprawach dostępu do informacji, ponownego wykorzystania i ochrony danych osobowych. Proponujemy w ramach naszej ekspertyzy zagwarantowanie mu niezależności osobowej, organizacyjnej i kompetencyjnej, przedstawiając w sposób szczegółowy zasady jego powołania i jego pozycję ustrojową, a także jego kompetencje. Jeżeli chodzi o kompetencje organu, przede wszystkim byłby to organ wyższego stopnia w postępowaniu w sprawach o udostępnianie informacji publicznej na wniosek. Czyli odwołania rozpatrywałby w drugiej instancji wyspecjalizowany organ. Także również proponujemy, by to on rozpatrywał skargi na milczenie władzy, co miałoby w sposób
poważnie odciążyć sądownictwo administracyjne. Także powierzamy mu szereg kompetencji, między innymi kontrolowanie udostępniania informacji w BIP-ie, a także kontrolę poprawności zamieszczonych tam danych. Teraz będę musiała przejść przynajmniej bardzo skrótowo do ostatniego elementu, czyli kwestii trybu dostępu do informacji. Tutaj problemy, które widzieliśmy, nasze propozycje, ale także widziane problemy były związane z pewnym chaosem terminologicznym w ustawie, a także uzupełnieniem postanowień ustawy w dużym stopniu o dorobek i zapisanie dorobku orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Proponujemy uporządkowanie trybów i sposobów udostępniania informacji. Proponujemy otwarcie katalogu, czy ma być wskazane te tryby, które są obecnie jako których informacja jest udostępniana i mogą być one także otwarcie w innych sposobach udostępniania informacji. Przynajmniej kilka słów o wszystkich obligatoryjnych trybach. Jeżeli chodzi o biuletyn informacji publicznej, proponujemy obligatoryjne stosowanie systemu SSDIP i tutaj z tego względu, by wymusić jednolitość w zakresie biuletynów informacji publicznej, ale także zapewnić możliwość egzekwowania od podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia BIP-u, by te BIP-y A były prowadzone, B były aktualizowane i zawierały aktualne dane. Ponadto kontrolę prowadzoną pośrednio przez system SSDIP, którego rozbudowę proponujemy, ta kontrola powinna być uzupełniona w naszej ocenie przez kontrolę dokonywaną przez wyspecjalizowany organ w tym zakresie. Jeżeli chodzi o dostęp na wniosek, tutaj zmiany dotyczyłyby nowego, zmodyfikowanego całkowicie prawie systemu opłat, a także form wniosku i możliwości uregulowania spraw związanych z sposobem wnoszenia wniosku. Także proponujemy zmiany, jeżeli chodzi o dostęp do posiedzeń organów kolegialnych. Te zmiany są stosunkowo najmniejsze. Rozszerzając jednak w tym zakresie, w naszych propozycjach, zakres dostępu, gwarantując możliwość także zagwarantowanego w Konstytucji, niezagwarantowanego w ustawie możliwości rejestracji dźwięku i obrazu. Także ja Państwu dziękuję i przepraszam za pewnie przedłużenie czasu mojego wystąpienia.